Moi drodzy, dzisiaj ta Ewangelia w sposób jakiś niesamowicie piękny komponuje się, właściwie ona zawsze się współgra z pierwszym czytaniem, ale do mnie to jakoś tak chyba najbardziej trafia w kontekście tego, co robi Piotr, ale w odniesieniu do słów Jezusa, Jezus, który zaprasza, aby wejść przez bramę, jaką On jest, aby rzeczywiście się nakarmić. I Piotr, który to robi, trochę to się dzieje poza nim, bo On jest uległy wobec tego, co On zrobić może, a dalej Duch Święty przychodzi ze swoją mocą. Ale o tym trochę więcej w dzisiejszym rozważaniu. No, a najpierw, jak każdego dnia, idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przychodząc do Ciebie, Boga ukrytego w białym kawałeczku chleba, klękając, stając przed Tobą, Panie Jezu, żywy i prawdziwy, obecny w Najświętszym Sakramencie, zawierzamy Tobie, jak każdego dnia, nasze życie. A w 301 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy słowa: po stworzeniu Bóg nie pozostawia stworzenia sobie samemu. Nie tylko daje mu byt i istnienie, ale w każdej chwili podtrzymuje je w istnieniu. Pozwala mu działać i prowadzi je do jego celu. Uznanie tej pełnej zależności od Stwórcy jest źródłem mądrości i wolności, radości i ufności. W Księdze Mądrości, rozdział 11, werset 24-26 czytamy: miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, byłbyś tego nie uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. Dzięki Ci, nasz miłośniku życia. Amen. Posłuchajmy słowa. Amen, amen, mówię Wam. Nie wchodzący przez bramę na dziedziniec owiec, ale wchodzący skądinąd ów, złodziejem jest i rozbójnikiem. Zaś wchodzący przez bramę pasterzem jest owiec. Temu odźwierny otwiera i owce głosu jego słuchają. I własne owce woła po imieniu i wyprowadza je. Kiedy własne wszystkie wypędzi, przed nimi podąża i owce mu towarzyszą, bo znają głos jego. Obcemu zaś nie będą towarzyszyć, ale uciekną od niego, bo nie znają obcych głosu. Taką przypowieść powiedział im Jezus. Oni zaś nie poznali, czym było, co mówił im. Powiedział więc znów Jezus: amen, amen, mówię wam, że ja jestem bramą owiec. Wszyscy, ilu weszło przede mną, złodziejami są i rozbójnikami, ale nie usłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Przeze mnie, jeśli ktoś wejdzie, uratuje się. I wejdzie, i wyjdzie, i paszę znajdzie. Złodziej nie przychodzi, jeśli nie, żeby ukradł i zabił i zgubił. Ja przyszedłem, aby życie mieli i by do zbytku mieli. Ja jestem pasterz dobry. Pasterz dobry życie jego kładzie za owce. Witajcie, kochani. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Można było powiedzieć, że tę Ewangelię należałoby trochę odwrócić, no bo wczoraj, można powiedzieć, kontynuacja od tego wersetu 11 aż prawie do 18, a tutaj w ogóle o tej bramie, Jezusie, przez którego wchodząc można się nasycić i który jest bramą jedyną, która powoduje, że możemy wejść i wyjść, żeby być nasyceni, znaleźć ten właściwy pokarm. To są bardzo ważne podpowiedzi dla nas, także w kontekście tego pierwszego czytania, które dzisiaj całkowicie zmienia perspektywę patrzenia w ogóle na to, co Jezus zrobił jako brama i jako pasterz. No bo Piotr w domu Korneliusza jawi się jako ten, który głosi Słowo Boże w ogóle poganom
I zanim oni zostali ochrzczeni, zostali napełnieni Duchem Świętym. Zanim, można powiedzieć, wszystkie te formalne rzeczy dopełnili, Duch Święty zstąpił na nich. Oczywiście Piotr musi potem doświadczyć odrzucenia, trudu. To nawet przeczytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy zarzucą mu, jak mogłeś to zrobić, jak mogłeś doprowadzić do tego, że poganów wprowadzasz do kościoła, ale o co chodzi? A Piotr staje na przekór, to jest naprawdę niebywałe wydarzenie, to nie jest dla nas do zrozumienia, kiedy ten naród wybrany, o którym mowa, on czuł się rzeczywiście wybrany, on i tylko on, a wszyscy pozostali, no to byli gorsi. A Jezus pokazuje całkowicie nową perspektywę. I Piotr, tłumacząc się, mówi, jak ja mogłem postąpić inaczej? Ja tylko przemawiałem, a Duch Święty stąpił na nich. To Piotr odkrył, że Duch Święty wprowadził ich do kościoła przez znaki, które się stały. I chciałby się powiedzieć, sam Bóg dopełnił tych słów, mówiąc, że to On nie ma względu na osobę. My mamy, wielokrotnie. Zauważyliście, w jaki sposób postępujemy z człowiekiem, który czasem może być dla nas w jakiś sposób człowiekiem, z którego możemy coś skorzystać? Nie jest tak? Jezus, ucząc nas wchodzić na pastwiska, żeby wchodzić przez Niego, jako tę bramę, uczy nas, a właściwie formuje nas w swojej szkole. Bo On chce, abyśmy my, abym ja, abyś ty, abyśmy byli z jednej strony uczniem do końca naszego życia, a z drugiej strony misjonarzem, aby nieść Ewangelię, ale jednocześnie ją odkrywać. I to, co jest ciekawe, to kiedy popatrzymy na te poszczególne etapy w kształtowaniu się Ewangelii, w odkrywaniu nowych, pięknych rzeczy, to zobaczymy, że to wszystko to nie jest naraz odkryte przed Kościołem. W ogóle, kiedy ostatnio ogłosiłem Ewangelię u naszych braci cystersów w Krakowie i było akurat wspomnienie świętego Wincentego Kadłubka, który notabene był przecież jednym z cystersów, no to on wpisuje się dokładnie w to, o czym my teraz mówimy, bo my myślimy, patrząc z tej perspektywy naszej, XXI wieku, że pewne rzeczy zawsze były w Kościele. Przecież ile właśnie ten święty musiał znieść w kontekście chociażby wiecznej lampki wprowadzanej przez niego. No co on dziwaczy, co on wyprawia? Przecież nigdy tego nie było. Wincenty Kadłubek, tak, to nie jest pomyłka. Lampkę wieczną przy tabernakulum zawdzięczamy temu świętemu w całym kościele. A co musiał znieść chociażby Maksymilian Maria Kolbe, kiedy mówił o rozgłośni dla niepokalanej, kiedy mówił o budowie lotniska. Mówi, nawiedzony Maksiu, szalony Maksiu, czego on chce? Budowy jak największego lotniska, właściwie lotniska, które pozwoli na jak najszybsze rozprowadzanie prasy rycerza niepokalanej. No, szokujące wręcz, tak po ludzku. O. No właśnie, a to mówię w kontekście tego pierwszego czytania przede wszystkim. No i stawania się uczniem i misjonarzem. To jest to, co wiele ruchów, stowarzyszeń, wiele wspólnot odkrywa. No bo to jest obowiązek odkrycia tego nie tylko ze względu na to, że papież Franciszek to przypomina, tylko ze względu na to, że skoro my mamy innych prowadzić do Jezusa, to mamy uczyć się, jak być uczniem. Mamy być w szkole Jezusa. W tym kluczu przemiany, w kluczu nawrócenia, a jednocześnie być misjonarzem, czyli poszerzając to, co jest w zasięgu naszego wzroku. Duch Święty nas chce wyprowadzać tam, gdzie jeszcze żeśmy do tej pory nie byli. Czy nie przeraża mnie perspektywa wynajmu stadionu Legii w Warszawie? Z każdej strony mnie przeraża. Od tego, czy będą ludzie, żeby ten stadion zapełnić, po kwestie tego, czy będę miał finanse, po następne sprawy dotyczące programu, jak go ułożyć, żeby to był program nie ten, który ja chcę, ale który chce on, no bo przecież Panu Bogu się służy nie wtedy, kiedy się służy, ale wtedy, kiedy się służy tak, jak on chce. No i można by tak wymieniać całą listę najróżniejszych rzeczy. No właśnie.
Kochani, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. No i popatrzcie, co jest w opisie. Do zobaczenia, jak Bóg da jutro.